Hej, cześć, siemano, dzisiaj wam przedstawię zgodnie z tym, co obiecałem w jednym z dwóch wczorajszych filmów, to co dzisiaj do mnie przyszło i dosłownie może minutę, dwie temu sobie już zdążyłem wytestować. Troszkę jest spadnięta bateria, ale że to jest jeszcze w miarę dobra bateria, to jakby to ująć, to nie ładuję jej jeszcze. Ile za to zapłaciłem? Póki co jest cena bez ładowarki 182,50 już z wysyłką, ale muszę doliczyć jeszcze do tego 5 dych za ładowarkę. Mamy tutaj założony brzeszczot. Taki tam podstawowy od Modeco Expert. W zestawie jeszcze była stopa. Nie liczę akumulatora, bo akumulator jest mój. I teraz tak, mamy tutaj stopnie podcinania. Pierwszy stopień podcinania, drugi stopień podcinania. O, już i na trzeci przeskoczyłem. Mamy drugi. I tu mam trzeci. Ja ciąłem bez podcinania. I naprawdę idzie to bardzo ładnie. Weźmy to sobie do ręki. Jest naprawdę ciężka, fajnie się ją prowadzi. Zasilane jest baterią 14,4 V NiMH i NiCD. Brzeszczot jest na uchwyt typu T. Żeby go zdjąć, mam tutaj coś takiego. O, jaka ciężka. I po prostu przyszedł cyk i nam wylatuje. No już spadł oczywiście, jak zawsze. Coś musi spaść. Brzeszczot jest mocowany na taki uchwyt. Ładowarka, którą dostałem w zestawie, to jest AL60DV 1419, ładująca z maksymalnym prądem 1,9 A. Jest to nowa ładowarka, wyżynarka sama jest powystawowa. Dzisiaj dopiero właśnie przed chwileczką zrobiłem próbę, jak to tnie. Tnie naprawdę ładnie, nie robi zadziorów. Sama wyżynarka ma jeszcze blokadę w tym miejscu, w tym momencie jest odbezpieczony. No, bateria jeszcze coś tam ciągnie, ale to już jej kres jest. I co przyszło do mnie jeszcze? Uszkodzony fragment obudowy, uszkodzony kawałek obudowy. Ja go sobie po nagraniu przykleję. On w tym miejscu powinien być. Trochę mi tu przewód od ładowarki przeszkadza, ale ja go sobie tutaj elegancko ułożę. Przykleję to na super glue i będzie się trzymać. Tutaj się działo właśnie ten ułamany kawałeczek. W zestawie, tak jak już wspomniałem, czy nie wspomniałem, stopa plastikowa do cięcia różnych tworzyw sztucznych, żeby nie porysować stopą metalową powierzchni tnącej. Instrukcje. Akumulator jest akurat z zestawu, do którego wróci ten akumulator PSB14-4VI. I tutaj przyjdą nowe baterie. Baterie 3 amperogodzinowe, nowiutkie będą tutaj kupywane. Oczywiście 14,4 V pełne, nie żadne 4,5 CS, tylko pełne CS. Całość mi wyszło tak jak mówię, jak dobrze liczę, 232,50. Dobrze ja liczę? Dobrze ja liczę. 232,50 już z ładowarką i kosztem przesyłki. Cena myślę, że fajna. Walizka była brudna, ja ją wyczyściłem. Brakowało tego zaczepu, ale ja poszłem do piwnicy, znalazłem walizkę z takimi zaczepami. Jeden zaczep sobie po prostu przełożyłem, żeby to było kompletne. Z tyłu mamy taką kartę, tekturę. Tutaj macie model GST14-4. Z przodu niestety nie mam nic, ale jest logo Boscha. Widać, że to leżakowało gdzieś, było poniewierane. Samo zapakowanie paczki budziło wiele zastrzeżeń, przez co kurierzy tutaj zdążyli poodginać. Ale tego już nie będę naprawiał, bo to bezsensowne będzie. To będzie tak w zasadzie pewnie leżało. Myślę, że będę kończył. Jak będę miał nowe baterie,
to nagram jeszcze film o tych bateriach, ale będę prawdopodobnie miał dwie baterie nowe za miesiąc w grudniu. Czyli taki można powiedzieć typowo mikołajkowy prezent sobie z tymi bateriami od Janusza. Co ja teraz patrzę? Tutaj mamy otwory wentylacyjne, tylko to widać jakby tu nie było otworów, no ale w gruncie rzeczy są tam schowane. Może jeszcze pokażę jak podcinanie wygląda. Drugi stopień podcinania. Na trzecim to najbardziej będzie wyglądało. I trzeci stopień. Nie wiem, na ile to kamera była w stanie uchwycić, ale to bardzo fajnie działa, te podcinanie. Jeszcze nie testowałem. Ja bez podcinania chciałem na razie wytestować. Fajnie to idzie. Nie kaleczy materiału. Jeśli szukacie fajnej, taniej wyrzynarki, szukajcie sobie na Allegro, kupcie zestaw z ładowarką i baterią. Baterie zawsze można jedną dokupić nową, jeszcze są nowe dostępne. Zawsze można też starą zregenerować, wymienić wkład na przykład, albo no bardziej się opłaca nową kupić, szczerze powiedziawszy. Myślę, że to będzie na tyle. Ja się będę z wami powolutku żegnał. Zapraszam do kolejnych filmów. Zachęcam też do lajkowania, subskrybowania kanału. Ja się z wami żegnam. Cześć, siemanko. Narka.